Na początku maja bieżącego roku polska kultura poniosła kolejną wielką stratę. W wieku 88 lat zmarł Jan Ptaszyn-Wróblewski, polski jazzman, kompozytor, aranżer, publicysta, a także autor programów radiowych i telewizyjnych. Co bardzo istotne, niemal do ostatnich chwil swego życia, mimo choroby, prowadził aktywną działalność koncertową oraz publicystyczną na łamach Polskiego Radia. Któż z nas nie zna piosenek Kolega Maj, Dom w mal wymalowane? Dwie z nich, Zielono mi, ze słowami Agnieszki Osieckiej oraz Żyj kolorowo, z tekstem Wojciecha Młynarskiego, wygrały festiwale w Opolu. W latach 70. napisał kilkanaście piosenek m.in. dla Andrzeja Dąbrowskiego, Ewy Bemu, Ci Prus, Maryli Rodowicz, Andrzeja Zauchy i zespołu Alibabki. Przez ponad pół wieku prowadził warsztaty dla młodych jazzmenów. Od lat współtworzył festiwal Bielsko-Zadymka Jazzowa. Ma w swym dorobku ponad 30 płyt firmowanych własnym nazwiskiem, a w nagraniu kilkudziesięciu innych brał udział. Te, które najbardziej zapadły mi w pamięć, to nieco żartobliwie zatytułowana Stowarzyszenie Popierania Prawdziwej Twórczości Chałturnik z 1974 roku, nagrana z udziałem gwiazd polskiej sceny jazzowej i zawierająca równie żartobliwie potraktowane tematy muzyczne oraz prawdziwe opus magnum, Sprzedawcy Glonów, wznowiona niedawno w serii Polish Jazz Masters płyta z tego samego okresu, lecz jakże inna. To krążek, który można śmiało zaliczyć do kanonu dokonań polskiego jazzu. Firmowany jest przez Studio Jazzowe Polskiego Radia. Tu także pojawili się prawie wszyscy ważni dla polskiego jazzu. Jan Ptaszyn-Wróblewski jako szef owego studia jest kompozytorem i autorem aranżacji połowy utworów. Nie wszyscy mogli pokazać pełnię swych możliwości z racji szczupłości miejsca, ale i tak powstał album Szczególny. Nie sposób pominąć udziału w nagraniach Tomasza Stańko, Andrzeja Trzaskowskiego, Zbigniewa Namysłowskiego, Włodzimierza Nachornego, Wojciecha Karolaka, Adama Makowicza czy nieodżałowanego Zbigniewa Zajferta. Pod skrzydłami Ptaszyna powstał album na wskroś nowoczesny, wręcz prekursorski. Pamiętam, że już w momencie wydania i od chwili, gdy stanął na mojej skromnej jeszcze wówczas półeczce nastolatka z Ogólniaka, był bodaj jednym z najczęściej słuchanych. Dorobek Studia Jazzowego Polskiego Radia obejmuje dwa albumy. Sprzedawcy Glonów i wcześniejszy Jazz Studio Orchestra of the Polish Radio z 1969 roku. Uzupełnia go ponad 20 programów telewizyjnych i sporo muzyki nagranej dla Polskiego Radia. Warto do niej dotrzeć, ponieważ studio jazzowe Jana Ptaszyna-Wróblewskiego było miejscem niemal magicznym, gdzie rację bytu miał każdy, nawet najbardziej szalony pomysł. Jego działalność można porównać do innych światowych orkiestr tego okresu, prowadzonych przez Dona Ellisa czy Maynarda Fergusona, a także Teda Jonesa i Mela Lewisa. Jan Ptaszyn-Wróblewski urodził się w 1936 roku w Kaliszu. Równolegle do nauki w liceum zdobywał ostrogi muzyczne w podstawowej szkole muzycznej w Kaliszu, gdzie uczył się gry na fortepianie, klarnecie i trąbce, grając już wówczas w lokalnym zespole jazzu tradycyjnego. Studiował na Wydziale Mechanizacji Rolnictwa Politechniki Poznańskiej, a następnie w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie. W 1956 roku grał na saksofonie barytonowym w zespole Krzysztofa Komedy. Jak sam podkreślał w radiowych wspomnieniach, swoje wtajemniczenie w muzykę jazzową zawdzięczał przede wszystkim Komedzie. Jemu też zawdzięczał swój pseudonim artystyczny. Tam przeszedł dobrą szkołę. Od tego czasu podkreślał, że zawsze interesują go nie akompaniatorzy, tylko partnerzy. I tu cytat: biorę chłopaków, którzy sami od siebie potrafią co nieco pokazać. Gdy więc mam okazję dać im solówkę, to dlaczego nie? Tak mówił w radiu w 2022 roku. Był również autorem muzyki filmowej, a już od lat 50. zaczął nagrywać dla Polskiego Radia. W 68. stanął na czele zespołu Studia Jazzowego Polskiego Radia, którym kierował przez kolejną dekadę. 26 października 69. zainaugurował radiową audycję Nowości Jazzowe, która później zaowocowała powstaniem programu Trzy Kwadranse Jazzu. Mistrz jazzu i animator tej sceny okazał się równie wybitnym dziennikarzem muzycznym. Popularyzował jazz dzięki audycjom w Polskim Radiu, które prowadził przez ponad pół wieku. Jeszcze w poniedziałek, 6 maja, dzień przed swoją śmiercią, poprowadził w Trójce swoje Trzy Kwadranse Jazzu. Etykieta jazz w wydaniu Jana Ptaszyna-Wróblewskiego nie powinna nikogo zrażać. Tu warto przytoczyć cytat z jednej ze wspomnianych audycji, który stanowi jego motto.
A że muzykę traktują jako przyjemność sprawianą sobie, to wróciłem do rzeczy sprawdzonych. Dla mnie muzyka przede wszystkim musi być ładna. I w jego wydaniu taka naprawdę jest.